Hej, siemaneczko wam wszystkim ludziska, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejnego vloga. Słuchajcie moi kochani, jeżeli w tym tygodniu nie pojawiało się zbyt wiele odcinków na moim kanale, to wybaczcie mi, ale we wtorek nie miałem internetu, co prawda był, ale działo strasznie kiepsko, czyli tak jakby go w ogóle nie było. Nie mogłem wrzucić żadnego odcinka na kanał, no z przyczyn technicznych, tak powiem. W środę internet już działał, wrzuciłem odcineczek z Evila, niestety... Dźwięk był, a obraz sprzycinał, nie wiem, były straszne lagi, nie dało się tego kompletnie oglądać. Wyrzuciłem filmik z kanału, wrzuciłem go jeszcze raz, niestety problem był ten sam. Postanowiłem wyrenderować odcineczek jeszcze raz, spróbować kolejnego dnia, przez co straciłem też środę. W czwartek udało mi się wrzucić odcineczek, jak mogliście zauważyć, wszystko było w porządku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli chodzi o piątek, to nie spodziewałem się, że będę dłużej w pracy, byłem prawie 12 godzin. Wróciłem około godziny 18, kolega zaprosił mnie na piwo, ponieważ kupił sobie nowy samochód, chciał go opić, powiedziałem, okej, nie ma problemu, na godzinkę, dwie mogę wyjść, czemu nie? Wrócę, zasiądę do kompa, nagram kolejny odcineczek, który pojawi się w sobotę. No, niestety wyszło jak wyszło, wróciłem przed godziną pierwszą w nocy, a w sobotę rano musiałem wstać po czwartej, ponieważ szedłem też do pracy. No, spałem zaledwie 3 godziny. Wróciłem z pracy, byłem kompletnie zmęczony, nie miałem kompletnie na nic siły. Zjadłem obiad, usiadłem do kompa, żeby się troszeczkę zrelaksować, wypić kawę. No i nie trwały 2 minuty, otrzymaliśmy wiadomość o pożarze stodoły. W sumie niedaleko, 8 km od nas, może troszeczkę dalej. Postanowiłem z kuzynem pojechać, zobaczyć co się tam dzieje. Z daleka było widać sporą masę dymu. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że cała stodoła spłonęła. No i strażacy dogaszali tylko resztki. Okej, porobiłem kilka ciekawych fotek, no i postanowiliśmy wrócić do domu. No i tak się złożyło, że kiedy wracaliśmy, usłyszeliśmy kolejną syrenę alarmową. Zatrzymaliśmy się, bo nie wiedzieliśmy co się dzieje, ale postanowiliśmy to sprawdzić. Okazało się, że wystąpił pożar sadzy, co akurat w okresie zimowym występuje dość często. Porobiłem parę fotek, wróciłem do domu, było coś koło 18. Nie miałem już siły, żeby cokolwiek nagrywać, po prostu obejrzałem sobie jakiś film. No i poszedłem spać. Stwierdziłem, że niedziela to jest dzień wolny od pracy, dzień odpoczynku. Nigdzie się nie wybieram, poświęcę ten dzień na nagrywanie. No i o godzinie 9 rano zadzwonił do mnie kuzyn, że zawaliła się kamienica w Poznaniu. Uwierzcie mi, że nie chciało mi się tam jechać. Chciałem naprawdę odpocząć tego dnia, coś nagrać. No ale z drugiej strony stwierdziłem, że może uda mi się wykonać tam parę ciekawych fotek, jakieś filmy, co możecie zresztą zobaczyć teraz na ekranach swojego monitora. Uwierzcie mi, że kiedy dojechaliśmy na miejsce, to widok był straszny. Jakaś kobieta z mężczyzną krzyczeli gdzieś obok coś do strażaków, że pod gruzami ktoś leży, że nie mogą się dodzwonić do tej osoby, że na pewno tam ktoś leży, żeby ratowali tą osobę. Krzyki ludzi. Z tego co się dowiedzieliśmy, jedna osoba nie żyła, 14 osób zostało rannych. Trwała cały czas akcja ratunkowa, przeszukiwanie gruzowiska. Przed godziną 12 otrzymaliśmy info, że kolejne 2 osoby nie żyją, zostały wydobyte spod gruzowiska. A przed godziną 14 czy 15 okazało się, że jeszcze jedna osoba nie żyje i znajduje się pod gruzami. Niestety wydobycie jej było strasznie ciężkie, ponieważ kamienica groziła zawaleniem. Cała ta akcja ratunkowa naprawdę wymagała wielkiego poświęcenia od służb ratunkowych, żeby wydobyć tą osobę spod gruzowiska, zachowanie bezpieczeństwa, żeby im też się nic nie stało. Ogólnie na miejscu zdarzenia pracowało około 150 strażaków, kilka zespołów ratownictwa medycznego, policja, straż miejska, śmigłowiec LPR, 4 inne były w gotowości. W razie gdyby coś jeszcze się stało, były gotowe startować i przylecieć po osoby ranne. Wow, takiego widoku jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Mam nadzieję, że nigdy więcej w życiu nie będę musiał czegoś takiego oglądać. Nie życzę nikomu nic złego. Mam nadzieję, że tym osobom, którym udało się przeżyć, zostanie zapewniona odpowiednia pomoc. No i że wyjdą na prostą drogę, aczkolwiek po takim przeżyciu i po utracie bliskich osób nie będzie to wcale takie łatwe. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Dzisiaj nie nagram już żadnego odcinka z gry, ponieważ już jest godzina 21, ale obiecuję wam, że jutro po powrocie z pracy nagram kolejny odcineczek z deponii, ale pojawi się on dopiero we wtorek. Dzięki wielkie, trzymajcie się, piona!